Pani lekarka, z którą układaliśmy klocki, powiedziała, że jestem rośliną. Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani? To jest roślina. Ale rośliny nie bawią się klockami. No nie będzie pani miała z nim porozumienia nigdy. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Chciałbyś mi powiedzieć, że mnie kochasz? Żebym ja cię mogła zrozumieć. Kino Muza w Lubinie w dniach od 25 do 31 października zaprasza na oparty na faktach polski film Chce się żyć, nagrodzony na festiwalach filmowych w Gdyni i Montrealu z rewelacyjną rolą Dawida Ogrodnika. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.ckmuza.eu. Fajna z ciebie dziewczyna. Jak mówię do niego, to on reaguje. Prokurator postawił zarzuty w sprawie afery paliwowej w Polmieć Trans. Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 6 pracownikom spółki oraz 2 paserom za kradzież oleju napędowego z firmowych lokomotyw. Proceder był przez przestępców powtarzany wielokrotnie. Według policyjnych szacunków mogło dojść do kradzieży paliwa o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zarzuty usłyszało w sumie 8 osób, w tym 6 pracowników Polmieć Trans oraz 2 paserów, którzy odbierali od maszynistów skradziony olej napędowy i sprzedawali go swoim stałym klientom. Proceder wyglądał w ten sposób, że pracownicy jednej z firm, którzy jeździli lokomotywami transportowymi, mieli możliwość spuszczenia paliwa poprzez obejście zabezpieczeń w postaci plomb. Korzystali z tej okazji, gdy pracowali razem na zmianie, paser dostarczał im pojemniki plastikowe na paliwo, oni zabierali je do pociągu, zwalniając wcześniej, następnie zatrzymywali pociąg w lesie, zwykle w wąwozie w okolicy Lubina, tam spuszczali paliwo z lokomotywy, a następnie w drodze powrotnej, już po załadowaniu towaru na pociąg, paser czekał na nich ponownie, to paliwo mu przekazywali i od razu odbierali pieniądze. Skradzione paliwo mężczyźni magazynowali w garażu jednego z zatrzymanych. Pomieszczenie służyło za amatorsko skonstruowaną stację paliw. Znajdował się tam profesjonalny dystrybutor, sprzęt do transportu i przepompowywania paliw oraz kilkadziesiąt napełnionych kanistrów. Mężczyźni brali udział w procederze wielokrotnie. Jednemu z nich udowodniono 38 kradzieży na łączną kwotę 15 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani przyznali się do popełnienia przestępstwa. Złożyli wyjaśnienia, opowiedzieli, jak wyglądała sytuacja, ile razy kradli i za jakie kwoty sprzedawali to paliwo. Niektórzy z nich kwestionowali tylko ilość tych czynów, które popełnili, a im je zarzucono, a także wartość ukradzionego paliwa. Jakie kary grożą tym mężczyznom? Mężczyznom tym, którzy dokonywali kradzieży paliwa, oni tak naprawdę usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, ponieważ przełamywali zabezpieczenia, które chroniły przed taką kradzieżą właśnie. W związku z tym grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.